Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Wynalazek. Pewnego dnia kotki szły obok domku ich przyjaciela Dartka. Cześć! Dartku! Cześć wam! Cześć, Dartek! Wybieramy się do parku. Idziesz z nami? Nie mogę. Próbuję wymyślić coś przydatnego, ale okazuje się, że to wcale nie takie proste. Przecież możemy ci pomóc. Co dwie głowy to nie jedna, a razem mamy ich raz, dwa, trzy, aż cztery. Pomożemy! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dobry wynalazek musi być naprawdę przydatny. Ha! Możemy wymyślić coś, co będzie za mnie myło zęby? Ej, tu mam zęby! Coś mi się wydaje, że prościej jest umyć je samemu. Masz rację. A co powiecie na wykrywacz cebuli? Będzie informował, jeśli w tym, co jemy, jest cebula. Cebula jest okropna. To byłby jej koniec. O? Wykryto cebulę, wykryto cebulę. Ratuj się, kto może, w zupie jest cebula! Przecież można zapytać, czy w daniu jest cebula. No tak, można. To może maszyna, która pomoże w podejmowaniu decyzji. Co powinnam założyć? A, bardzo dziękuję. Przez takie wynalazki przestalibyśmy samodzielnie myśleć. Kochanie, miłego dnia, idę do pracy. O, Orety, sam wybrałeś te ubrania, mój drogi? Nie, to urządzenie wybrało za mnie. No tak, zły pomysł. To może maszyna, która zdejmuje czapki. Albo taka, która puka do drzwi. Albo poprawia poduszki. Nic nie wymyślimy. Teraz rozumiecie? Próbuję wymyślić coś przydatnego od samego rana. I nadal nic z tego. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy iść na spacer. Mamusia zawsze powtarza, że jeśli utknąłeś, musisz zrobić sobie przerwę i iść na spacer. Masz rację. Dartkowi trzeba powietrza i promieni słońca. Kotki świetnie się bawiły na placu zabaw, a Dartek całkiem przestał myśleć o swoim wynalazku. Ta przerwa to był naprawdę świetny pomysł. Mamy piękny dzień. O, Eureka! Tak, przerwa! Chyba mam nowy wynalazek! Następnego dnia Dartek zaprosił kotki, żeby pokazać im, co wymyślił. Mój super przydatny wynalazek przypomina o regularnych przerwach. Orety, super! Kiedy zadzwoni alarm, to znak, że czas na przerwę. Wskazówka podpowiada, co możesz robić podczas przerwy. Jeździć na rowerze. Genialne! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dzięki przyjaciołom kotociakom Dartek dowiedział się, że gdy się utknie, trzeba zrobić sobie przerwę. Zwłaszcza jeśli chcesz wymyślić niesamowity wynalazek. Nowe życie starych rzeczy. Pewnego dnia rodzice kotków postanowili pozbyć się z domu zepsutych rzeczy. Co się dzieje? Wyprowadzamy się? Wyprowadzamy wszystko, czego w domu już nie potrzebujemy. Przeprowadzka na śmietnik. O,
tam gdzie ich miejsce. Kotki, jeśli macie jakieś niepotrzebne rzeczy, dołóżcie na stos. Będziecie mieli więcej miejsca do zabawy. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Kotki postanowiły przejrzeć pudło z zabawkami. Lokomotywa bez kółka. Chyba już mi niepotrzebna. Też tak uważam. Ani mnie. Czyli na śmietnik. A co z tą grzechotką? Ja jej nie chcę. Ja też nie. A ja bym ją zostawiła i dała mojej kotolalce. To zostaje. Co dalej? Patrzcie, co znalazłem na dnie. O, mój trójkołowy rowerek. Ale ja go uwielbiałem. Cała nasza trójka już z niego wyrosła. Też do wyrzucenia. Nie, czekaj. O nie. A co jeśli jeszcze będę chciał na nim pojeździć? Ale po co? Przecież masz nowy rower. Tak, ale wiesz, mój rower ma tylko dwa koła, a ten ma trzy. Ale w ogóle nie jest szybki. Pewnie, że jest. Tylko spójrzcie. Budyń postanowił pojeździć na rowerze na dworze. Budyniu, zima cię zastanie nim, gdziekolwiek na nim dojedziesz. Cześć wam! Siemacie. Na czym ty jeździsz, Budyniu? Trójkołowce chyba są dla małych kotków. Wcale nie. Klauny ciągle na nich jeżdżą, a klauny są przecież super. Ale Budyniu, nie jesteś małym kotkiem ani klaunem, więc po co ci ten rowerek? No wiesz, łatwiej utrzymać na nim równowagę. I można jechać na nim spokojniej, przyglądając się cudom przyrody. Niby racja. Jak wam idzie, kotki? Odłożyliście rzeczy, których nie potrzebujecie? Tak jakby. A gdzie jest Budyń? Wraca do domu tak szybko, jak tylko potrafi. Jeździ trójkołowcem, jakby był małym kociątkiem. Budyniu, dlaczego jeździsz na trójkołowcu? Jest dla małych kotków, a ty jesteś już duży. Tak, wiem. Nie mówię, że go potrzebuję, tylko kiedyś tak bardzo lubiłem na nim jeździć. Wzdłuż ścieżek, przez kałuże, wszędzie. Jak mógłbym go wyrzucić po tych wspólnych przygodach? To nie w porządku. Nie ma się co martwić, kochany. Wcale nie chcieliśmy wyrzucić go na śmietnik. Naprawdę? Nie jest zepsuty, więc go nie wyrzucimy. Jeśli coś się jeszcze nadaje, oddamy to komuś, komu się przyda. To brzmi cudownie. Patrzcie. Cześć, kotki. Rowerek Budynia trafił do jego kuzyna. Będzie mu tam dobrze. Dziękuję, bracie. I tobie też, Budyniu. Pączku, podziękuj kuzynowi za rowerek. Ale się cieszę. Wygląda na to, że uwielbia jeździć na nim tak samo, jak ja, gdy byłem małym kociątkiem. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki zrozumiały, że dobrze jest oddawać rzeczy, z których wyrośliśmy. Dla nas są już stare, ale mogą być nowe dla kogoś innego. Noc w lesie. Pewnego dnia rodzice obudzili kotki wczesnym rankiem. Pora wstawać, koteczki! Dziś jedziemy do parku krajobrazowego, gdzie wszyscy spędzimy noc. Na biwak? Naprawdę? Będziemy spać w namiocie? I gotować na ognisku? Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W parku wolno biwakować tylko w wyznaczonych miejscach. Tu nie ma już nic wolnego. Jedźmy nieco dalej. O, tu chyba też jest pełno. Po krążeniu wokół parku przez ponad godzinę, tatuś nadal nie znalazł wolnego miejsca.
Kiedy w końcu dojedziemy? Jestem zmęczony. Ja też i bardzo głodny jestem. Mnie się chce pić. Cierpliwości, kotki. Pojedziemy jeszcze kawałek dalej i na pewno znajdziemy idealne miejsce. Ale szybko nas mijają drzewa. Drzewa się zatrzymały. Utknęliśmy tu już na zawsze. Bez paniki, kotki. Zaraz wszystko będzie dobrze. Rusz się! Hurra! Pójdę poszukać drewna na ognisko, a wy pomóżcie tacie rozłożyć namiot. O, chyba zapomniałem wziąć śledzi do namiotu. To one trzymają namiot na miejscu. Jeśli nie rozłożymy namiotu, będziemy spać na zimnej, twardej ziemi. A jak zacznie padać? Przecież możemy spać w aucie. Będzie nam ciasno. Tak, ale to nas przynajmniej chroni przed strasznymi leśnymi stworami. Okropnie dużo tu komarów. Nie, nie chcę spędzać nocy w lesie. Ja też nie. Tatusiu, idź po mamusię, wracamy do domu. Właśnie, w domu nie ma komarów. Ani strasznych leśnych stworów. Spokojnie, kotki. Jesteśmy w parku krajobrazowym. Tu nie ma żadnych leśnych stworów. Kotki, strasznym leśnym stworem jest mamusia. Naprawdę bardzo śmieszny. Zbierałam gałęzie na nasze ognisko. Wcale nie było łatwo, ale szukałam, aż znalazłam. I mamusia właśnie rozwiązała nasz problem z namiotem. Mam świetny pomysł. Razem postawimy nasz namiot i spędzimy w nim super noc w lesie. Niebawem kotki zapomniały o wszystkich lękach i miło spędziły czas na rodzinnym biwaku. Kotki, czas już spać. Dobranoc, mamusiu! Dobranoc, kotki! Przesuńcie się trochę. A tu są komary! I głodne leśne stwory! I są naprawdę ogromne. Dobrze, że wziąłem ze sobą spray na straszne leśne potwory. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Gdy tylko kotki przestały się wszystkiego bać, przeżyły wspaniały czas na łonie natury. Wybaczyć i zapomnieć. Pewnego dnia kotki postanowiły zbudować makietę ich domu. Pianka rozrysowała piękny plan. Kotki, to wspaniały pomysł. Już widzę lalkowe wersje naszej rodzinki, które zamieszkają w tym domku. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia i Pianka poszły do sklepu po kolorowy papier. No dobrze, trzeba znaleźć tekturę, klej i nożyce. Krakers i Budyń pracowali nad makietą zgodnie z planem Pianki. Moja połowa domu jest gotowa. Wystarczy tylko pokryć ją dachem z papieru. O, Krakersie, właśnie zepsułeś bardzo ważną część. Może chcesz zniszczyć część mojej makiety? Będziemy wtedy kwite? Dobra, zgoda. O, musiałeś zepsuć dach? Trudniej naprawić dach niż tę część, którą ja ci zniszczyłem. To może przetniesz jedną z moich ścian, co? Niech będzie! Ups. Dobra, teraz chyba muszę zniszczyć połowę twojej makiety. Nie,
Daj mi chwilę pomyśleć. Czym mogę ci to wynagrodzić? Crackers zaoferował budyniowi swój sok pomidorowy. Teraz jesteśmy już kwita? Chyba jednak nie. Nie lubię soku pomidorowego. Dużo bardziej wolę sok jabłkowy. To znaczy, że oddałem tobie mój sok za nic? A, to może będziemy kwite, jak dam ci cukierka? Zgoda! Bardzo lubię cukierki. Chodźmy dokończyć domek. Crackers, zaczekaj. Twoja połowa makiety jest nadal cała i w dodatku masz cukierka. A moja połowa jest całkiem zniszczona i dostałem sok, którego smaku nawet nie lubię. To nie jest w porządku. To może dam ci jeszcze mój statek. Chociaż on jest naprawdę fajny. Dużo fajniejszy niż połowa domku. A co powiesz na szkło powiększające? Chociaż nie, lubię moje szkło powiększające. Mogę ci dać coś innego albo coś dla ciebie zrobić. Crackers i Budyń próbowali wynagrodzić sobie straty, wymieniając się rzeczami i robiąc miłe rzeczy. Mam piękny, kolorowy papier. Dlaczego wylaliście farby na mój plan domku? Tak ciężko nad nim pracowałam. Bardzo cię przepraszamy. Czy możemy ci to jakoś wynagrodzić? Jeśli chcesz, oddam ci mój statek. I moje szkło powiększające. Albo mogę cię huśtać na huśtawce. Albo oddam ci mój deser. W ten sposób możemy ci to wynagrodzić. Już dość, dość, dość. Jeśli ktoś, kogo znacie, zepsuł coś niechcący, powinien to po prostu naprawić. Mam rację, pianko? Tak, zgadzam się. Mam świetny pomysł. Budyniu, Crackersie, nie chcę, żebyście cokolwiek robili. Wierzę wam, że jest wam przykro i wam wybaczam. O, Rety, to było łatwe. Budyniu, całkowicie ci wybaczam. Ja też ci wybaczam, Crackersie. Wspaniale. Wspólnie opracujemy nowy plan i zbudujemy makietę domku. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tak oto kotki dowiedziały się, że trzeba wzajemnie wybaczać popełnione błędy, żeby wszyscy w domu żyli szczęśliwie i byli sobie pomocni. Remont. Pewnego dnia rodzice przynieśli do domu tapety i wiadra farby. Mamusiu, tatusiu, co będziecie z tym robić? Chcemy wyremontować nasze poddasze. Będzie piękne i przytulne. Poddasze? Naprawdę? To znaczy, że będziemy mieć w domu nowy pokój? Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Będziemy mogli urządzić na poddaszu turniej szachowy. Albo tańce! Możemy tam grać w tyle gier. Chodźcie, rzućmy okiem na nowy pokój. Nic się tu nie zmieniło. Crackersie, dopiero zaczęliśmy. Najpierw trzeba mieć plan, a potem się przygotować. Sugeruję przynieść, co potrzeba z piwnicy, żeby za każdym razem nie biegać po schodach. Wspaniały pomysł, kochanie. Kotki, pamiętajcie, żeby ostrożnie schodzić po stopniach. Nowy pokój chyba nie będzie gotowy zbyt szybko. Pomożemy rodzicom położyć tapetę. Jeśli się pośpieszymy, zdążymy, zanim wrócą z dołu. Pewnie, to nie może być trudne. A?
Trzeba cię rozwinąć. Poczekaj, uwolnię cię. Dobra, tapeta jest rozwinięta na płasko i możemy przykleić ją do ściany. Niechcący rozlałem wszędzie klej i teraz wytapetowana jest podłoga. Może jakoś ją oderwę. To klejące coś jest dużo gorsze niż się wydawało. To może tylko wymalujemy ściany? Super, to na pewno uda nam się zrobić. Co tu się dzieje? Mamusiu, tatusiu, przepraszamy. Chcieliśmy tylko trochę przyspieszyć ten remont. Naprawdę chcieliśmy wam pomóc. Ale raczej nie wyszło nam najlepiej. Dziękujemy wam za pomoc maleństwa, ale remont to nie jest łatwa sprawa. Przygotowania są trudne nawet dla dorosłych. Mamusia i ja o tym wiemy, bo to nie jest nasz pierwszy remont. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Jeśli nas wszystkiego nauczycie, będziemy mogli wam pomóc. To wspaniały pomysł, Pianko, ale najpierw oporządzimy was. Koniecznie trzeba was wykąpać. Po kąpieli kotki pomogły rodzicom przy remoncie poddasza. Tylko popatrzcie! Myślałem, że zajmie nam to wszystko dużo więcej czasu. To zasługa naszych pomocników. Dzięki waszej pomocy poszło szybciej niż zakładaliśmy. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ale mam wrażenie, że czegoś tu brakuje. Niby czego, kochanie? Tatuś zniszczył tapetę! O nie... Wiem, czego tu brakuje. Ślicznych śladów małych łapek. Tak małe kotki pomogły rodzicom w remoncie i zamieniły poddasze w przytulny pokój dla całej rodziny. Crackers ma przerwę. Pewnego dnia tatuś powiedział do kotków... Moje kotki, dziś odwiedzimy oceanarium. Zobaczymy wszystkie rodzaje ryb i ośmiornic. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Najpierw posprzątajcie z podłogi kolejkę. Żeby nie doszło do wykolejenia pociągu. Tak, posprzątamy. Cudownie. Tatuś kupi nam bilety przez internet. Zbudowaliśmy taką wielką kolejkę, że nigdy nie skończymy jej sprzątać. Więc zacznijmy od razu. Sprzątanie nie było ulubionym zajęciem Crackersa. Crackersie, możesz odłożyć zwrotnicę do pudła? Dla mnie jest za ciężka. Crackersie, opuściłeś tę ciężką zwrotnicę na łapkę? Tak, au, tak, opuściłem ją na łapkę. O, bardzo boli, nie dam rady sprzątać. Jasne, jeśli masz ranną łapę, powinieneś się położyć. Jednak leżenie i czekanie było dość nudne. Crackersie! Auć! Musisz leżeć, bo nigdy nie wydobrzejesz. Ale chce mi się pić. Przyniosę ci coś do picia. Jeśli czegoś ci trzeba, to po prostu powiedz, pomożemy ci. Crackersowi spodobało się, że gdy ma obolałą łapkę, wszyscy mu pomagają. Wołał Budynia i Piankę nieustannie. Chciałbym zjeść jabłko. Po namyśle jednak wolę gruszkę. Potem kot w butach zapytał księżniczkę. Jak
Jak się masz, krakersie? Już troszkę ci lepiej? Nie, łapka nadal boli. Może powiemy mamusi? Nie powinniśmy martwić mamusi taką drobnostką. A co jeśli wyśle mnie do szpitala? Może powinniśmy przyłożyć lód do łapki. Tylko nie to! Mógłbym się od tego lodu przeziębić. Haciu! Gdybyśmy mieli wehikuł czasu, moglibyśmy go użyć i Krakers nie zraniłby się. Ale wehikuły czasu wcale nie istnieją. Łapka wydobrzeje i bez tego, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że kreskówki mogłyby mi pomóc. Patrzcie, kotki, właśnie wydrukowałem bilety do oceanarium. Tatusiu! Orety, wygląda na to, że wasz tatuś miał kolizję z lokomotywą. Stłuczenie nie jest mocne, ale tatuś nie może prowadzić auta. Dlaczego nie posprzątaliście, jak was prosiliśmy? Sprzątaliśmy, ale Krakers upuścił zwrotnicę na swoją łapkę. Więc zaczęliśmy się nim opiekować. Tak naprawdę wcale nie upuściłem jej na łapkę. I wcale mnie ta łapka nie boli. To dlaczego powiedziałeś nam, że cię boli? Najpierw dlatego, że nie chciało mi się sprzątać, ale potem spodobało mi się, jak się mną opiekujecie. To twoja wina, że nie pojedziemy dziś do akwarium, bo tatuś zranił nogę na kolejce. Naprawdę bardzo mi przykro. Nadal możemy jechać. Ja mogę was zawieźć. A Krakers już nigdy się tak nie zachowa, prawda, synku? Tak, już nigdy, obiecuję. Przepraszam, tatusiu. Wiem, co możemy zrobić. Zanim wyjdziemy, musimy posprzątać resztę kolejki, żeby już nikt się nie potłukł. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Krakers dobrze zrobił, że się przyznał. I teraz wie, że lepiej pomagać, niż myśleć tylko o sobie. Silna wola. Pewnego dnia tatuś upiekł pyszne babeczki. O! Alarm pyszności! Poczekajcie, najpierw muszą ostygnąć. Zjecie babeczki za chwilę, po kolacji. Po kolacji? Ale do kolacji jeszcze strasznie długo. No to musicie użyć nieco silnej woli. Silnej woli? A co to? Silna wola pomaga nam wytrwać w decyzji, którą podjęliśmy, nawet jeśli to ciężkie i wcale nie mamy na to ochoty. Jak to, żeby nie zjeść babeczek przed kolacją? Jeśli je zjecie, stracicie apetyt. Zagramy w pewną grę. Kotek, który nie zje babeczki przed kolacją, dostanie nagrodę. Nagroda? Ale świetnie! Miau, 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 miau! W takim razie umowa stoi. Ale ja chcę po prostu pyszną babeczkę. One pachną obłędnie. Krakersie, musisz użyć swojej silnej woli. Może zagramy w szachy? To odciągnie twoje myśli od babeczek. Albo weź koto robota i pobaw się z pianką. Zaraz do was wrócę. Chyba zaniosę je do kuchni. Tam nie będą nikogo kusić. Krakersie! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wyjdźmy wszyscy troje na dwór. Tam nie ma babeczek. Cześć wszystkim, mam niespodziankę. Moja mamusia upiekła te piękne i pyszne babeczki. Częstujcie się. Krakersie, nie! Pamiętaj o swojej silnej woli. Przecież obiecaliśmy mamusi, że nie zjemy żadnej babeczki przed kolacją. No tak, ale to nie są babeczki z naszego domu. Ale jeśli zjemy je teraz, nie będziemy głodni w porze kolacji. Pamiętaj o silnej woli. Chodź, wracamy do domu. Babeczka! Pyszna babeczka!
Może Crackers jest naprawdę głodny. Dajmy mu banana albo coś takiego. Zobaczcie, jakie są mięciutkie. A do tego na pewno pyszniutkie. Oddaj te babeczki. Nie, ja je chcę. O nie! Zjadłeś je wszystkie? Kotki, co się stało z babeczkami? Widzę, że nie przestrzegaliście reguł gry. Naprawdę staraliśmy się pamiętać o silnej woli. Ale koniec końców zupełnie nam nie wyszło. Nie zjedliśmy babeczek, to znaczy, że wygraliśmy. Orety, myśleliśmy, że je zjadłeś. Marzyłem o nich cały dzień, ale potem zrozumiałem, że chcecie je zjeść tak samo jak ja. Chciałem wam pomóc i schowałem je. Nauczyłam się czegoś ważnego. Jeśli nasza trójka zawsze będzie sobie pomagać w trudnych chwilach, to razem możemy zrobić wszystko. Masz rację, Pianko. I ponieważ cała trójka świetnie się spisała, dostaniecie wspaniałe nagrody. Uszyłam wam specjalne koszulki, żeby każdy wiedział, że macie naprawdę silną wolę. Ale piękne! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Super! Chciałbym spróbować tak jak wy sprawdzić swoją silną wolę. Ja też chcę! Ale najpierw zagrajmy w berka! Nabierzemy jeszcze większego apetytu! Kotki nauczyły się, co to jest silna wola i że dużo łatwiej jest im wytrwać, gdy sobie nawzajem pomagają. Kocie kłótnie. Pewnego dnia tatuś przyniósł kotkom grę planszową. Spójrzcie, co tu mamy! W tę grę, kochani, może grać kilka osób naraz. Żadne z was nie będzie się nudzić. Mamusia i tatuś muszą coś załatwić, ale wy możecie już zacząć grać. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Dobra, ja zaczynam. Ale Crackersie, ty zawsze zaczynasz, chociaż raz ja chcę. Wcale nie, ja nigdy nie zaczynam, ja chcę. Jestem szybszy, więc ja powinienem. Ja zaczynam. Żaden kotek nie chciał ustąpić drugiemu. Juhu, ale super! Teraz wasza kolej. Mam tego dość. Wcale nie mam już ochoty z tobą grać. Ja też nie. Więc to tak? W takim razie ja nie chcę grać z wami i idę na dwór pograć w piłkę. Kotki myślały, że będą się lepiej bawić bez rodzeństwa. Będę miała mnóstwo czasu na szycie sukienek dla moich lalek. Zaprojektuję własną kolekcję i wszyscy będą nią przezachwyceni. A ja zostanę znaną projektantką. W końcu mogę się poświęcić nauce, badać fajne rzeczy jak rośliny czy grzyby. Kiedyś wyruszę w świat i odkryję mnóstwo niesamowitych rzeczy. Wreszcie mam czas na piłkę nożną. Będę kapitanem zdanej drużyny i wygram z nią Mistrzostwa Świata. I dostaniemy trofeum. Ojej. Ale kotki szybko zrozumiały, że czegoś im brakuje. Szkoda, że Crackers i Budyń tego nie widzą. Tak. Chciałbym dzielić moją radość z bratem i siostrą. Świętowanie z Budyniem i Pianką byłoby takie super. Miau, wow, miau, wow. Miau, wow, miau, wow. Miau, wow, miau, wow. Pianko, co robisz? A nic, chciałam tylko rzucić okiem na tę grę. O, dobrze się sami bawicie? Jasne, jest super, najlepiej na świecie. Ja też się bawię jak nigdy. Kotki przyszedł odwiedzić Borys. Kto tam? Borys!
Cześć, Borys! Cześć wam! Borysie, zagrasz ze mną w grę? Nie, zagraj ze mną, Borysie. Ale lepiej będzie, jak zagrasz ze mną. Dlaczego nie zagramy wszyscy razem? Zdecydowaliśmy, że już nigdy razem nie zagramy. Bo ktoś zawsze chce być we wszystkim pierwszy. Albo ktoś o wszystko się obraża. Ciągle się kłóciliśmy. Ja nie mam żadnego rodzeństwa, więc przyszedłem pograć z wami, ale się kłócicie. Borysie, nie wychodź! Zagramy razem i nawet możesz zacząć pierwszy. Ja też mogę, mam dosyć siedzenia samemu. Ja też, mam świetny pomysł. Powinniśmy przestać się kłócić i razem zagrać w tę grę. O, widzę, że wciągnęła was gra. Macie jeszcze miejsce dla dwóch graczy? Tatuś i ja bardzo chętnie zagramy z wami. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki zrozumiały, że nie jest ważne, kto jest pierwszy lub kto wygrywa, jeśli przyjaciele i rodzina są razem. Przeziębienie. Pewnego dnia mamusia się przeziębiła i leżała w łóżku. Wasze śniadanie, kotki. O, zaniosę mamusi owsiankę, miód i cytrynę. Biedna mamusia, bycie chorym wcale nie jest fajne. Mam nadzieję, że szybko wydobrzeje. Możemy jej w tym pomóc. Może zrobimy dla niej coś miłego? Oj tak, w ten sposób przepędzimy przeziębienie. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kiedyś dziadek mówił, że śmiech jest najlepszym lekarstwem. Jeśli mamy ją rozśmieszyć, przebierzmy się za klauny. Tak się będzie śmiała, że od razu jej się poprawi. Termofor, żeby ci łapki nie zmarzły. A tu masz miodek z cytryną. Dziękuję, kochanie. Kotociaki prezentują najśmieszniejsze przedstawienie na świecie. Z dodatkiem śmiecholekarstwa. La 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 la. Mamusia raczej kiepsko się bawi. Kotki, idźcie się pobawić do swojego pokoju. Nie możecie być teraz blisko mamusi, żeby się od niej nie zarazić. To jak mamy jej pomóc, skoro nie możemy być z nią w jednym pokoju? Możemy zagrać dla niej koncert na zewnątrz. Świetnie! Słyszałem, że muzyka poprawia samopoczucie. Deszcz przestał padać, więc kotki były gotowe zacząć koncert. Raz, dwa, trzy, zaczynamy! Kochanie, co to za dziwny hałas? Kotki, możecie proszę znaleźć inne miejsce do prób? Mamusia potrzebuje ciszy i spokoju. Jak mamy sprawić jej przyjemność, skoro nas nie widzi ani nie słyszy? Możemy upiec pyszne ciasto i zanieść jej. Ale przecież my nie umiemy piec ciasta. Wiele razy widziałem, jak tatuś to robi. Na pewno potrzebujemy jajek. I mąki, prawda? Kotki, co tu się stało? O, Rety! Chcieliśmy upiec dla mamusi ciasto. Żeby poczuła się lepiej i żeby przeziębienie minęło. Dziękuję wam, że tak chcecie pomóc mamusi, ale wystarczy być cierpliwym i dać jej czas na wydobrzenie, a ja już się odpowiednio nią zaopiekuję. Szkoda, że nie możemy sprawić, żeby słońce dla niej wyszło. Właśnie, mamusia lubi, kiedy słońce świeci. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kochanie, spójrz, słońce wychodzi. Zobacz,
Zobacz, jakie piękne słońce zrobiły dla mnie nasze kotki. To naprawdę bardzo pomaga. Od razu czuję się dużo lepiej. Mamusia poczuła się lepiej i tatuś pozwolił kotkom ją odwiedzić. Mamusia! Jak się czujesz, mamusiu? Już mi dużo lepiej. Moje kotki bardzo mi pomogły. Odrobina odpoczynku i od razu czuję się zdrowsza. Ale super! Miau, 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 miau! Kochanie, teraz ty wskakuj do łóżeczka. Moja kolej zaopiekować się tobą. Narysujemy ci tęczę i wyzdrowiejesz. Kotki nauczyły się, że na przeziębienie najlepszy jest odpoczynek i odrobina kotkowego słoneczka. Niespodzianka. To było święto. Narodowy Dzień Kota. To dzień, w którym rodzice dają swoim małym kotkom prezenty. W tym roku dostaniecie jeden duży prezent, którym się podzielicie. Jeden, ale za to niesamowity! Dostaniecie prezent wieczorem. Bądźcie cierpliwi, to niespodzianka. Niespodzianka! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki nie mogły się już doczekać wieczoru. Patrzcie, wielka ciężarówka coś przywiozła. Coś ogromnego! Rety, to pudło jest ogromne, a w nim jest nasz prezent! Tak? Mamusia mówiła, że to będzie duża niespodzianka. To pudło jest tak wielkie, że pomieści cały zestaw encyklopedii roślin. Nie, jest tak wielkie, że pomieści części do statku pirackiego. Ręce na ster! Może to wielki instrument muzyczny, na przykład piękna harfa? Pudło jest tak wielkie, że może pomieścić prawie wszystko. Nie dowiemy się, co w nim jest, aż do wieczora. Nie dam rady czekać tak długo. Chodźmy już teraz zajrzeć, co jest w pudle. Rodzice powiedzieli, że to niespodzianka na Dzień Kota. Możemy udawać zaskoczonych, kiedy otworzymy je wieczorem. Dobrze, ale rodzice pewnie gdzieś schowali to pudło. Musimy być super sprytni, żeby je znaleźć. Kotki przeszukały cały dom, ale nigdzie nie znalazły pudła. Gdzie mogli ukryć takie pudło? Szukaliśmy już wszędzie. Ale nie tutaj. Szybko otwórzmy je. Ale niespodzianka. Myślicie, że rodzice chcą nam udekorować pokój tą przeogromną wazą? Ale ona będzie nam przeszkadzała. Ale nadal musimy udawać zaskoczonych, kiedy otworzą pudło wieczorem. Inaczej zawiedziemy mamusię i tatusia. Kotki, nadszedł czas na wasz prezent. Wasza wielka niespodzianka czeka w pokoju. Ciekawi, co to jest? Hurra! Hurra! Niespodzianka! Podnieście pudełko. Chcę widzieć wasze miny, jak zobaczycie zawartość. Nie wiem, czy potrafię udawać szczęśliwego i zdziwionego. Wiemy, że w tym pudełku jest ogromna waza. Nie wytrzymaliśmy i zajrzeliśmy do środka wcześniej. Przepraszamy, że wszystko zepsuliśmy. Proponuję mimo wszystko tam zajrzeć. Może jednak coś was zaskoczy? Ale super! To magiczne miasto z zegarem, które świeci w ciemności.
Dlatego chcieliśmy dać go wam wieczorem, żebyście zobaczyli go w całej okazałości. Kupiliśmy to jakiś czas temu, a waza jest prezentem dla babci. Ale pudło po wazie jest akurat w takim rozmiarze, żeby schować w nim wasz prezent i żeby niespodzianka się udała. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki spędziły wspaniały wieczór z rodzicami, świętując Dzień Kota. Teraz już wiedzą, że warto czekać na niespodzianki. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni.